Cześć, witajcie. Jak to nagrywam, do internetu trafiły nowe zwiastuny związane z LEGO Ninjago Dragon's Rising. Pochodzą one z oficjalnego kanału LEGO na YouTube. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. I jedne zdjęcia scen pochodzą z Instagrama, ponieważ to zwiastun, który znalazłem na YouTube, trochę się różni scenami od tego z Instagrama, więc będą sceny z tego i z tego. No i nie przedłużając, przechodzimy do omawiania tego i przedstawienia moich teorii. Zanim zacznę omawiać wszystkie sceny, które zobaczyliśmy w tych zwiastunach, chcę tylko powiedzieć tak ogólnie, że nowy styl animacji jest przepiękny i strasznie mi się podoba. I drugą rzeczą, jaką chciałem powiedzieć, to to, że nie widzimy w tym zwiastunie ani Jaya, Zayna, ani Cola, ale to później powiem, gdy dojdziemy do jednej ze scen. Zaczniemy sobie od zwiastunu, który pochodzi z kanału oficjalnego LEGO na YouTubie. No i rozpoczyna się on sceną na Ninjago City, sądząc po tym, że widzimy tam wieżę Borga, no to jest Ninjago City. Takie stare, zwykłe. I myślę, że tutaj nic więcej nie ma do powiedzenia, a po prostu Ninjago City, które dobrze raczej znamy. W kolejnej scenie mamy wgląd na klasztor Spinjitzu naszych ninja. No i zobaczcie, jak pięknie on wygląda, jak pięknie wygląda ta grafika nowa, nowy styl animacji. No ale jeszcze co do tego klasztoru, no to został, jak już widzimy, on odbudowany, ponieważ w Ninjago Crystallized w końcowych scenach widzieliśmy, jak wszyscy tam bohaterowie, tacy, których bardziej lub mniej, tacy poboczni bohaterowie, ale jednak ich znamy, odbudowywują ten klasztor. No a teraz już go widzimy w pełnej okazałości. Następna scena i kolejny wgląd na klasztor, tym razem za nocy. Widzimy na środku sprzęt treningowy. Według mnie jest on udoskonalony, ponieważ tak nie wyglądał wcześniej. No albo to przez ten nowy styl animacji. Widzimy, że światła się świecą w tym klasztorze. Na niebie widzimy dwie planety, jedna to księżyc, druga to albo planeta, albo kolejny księżyc, no ale tego nie jestem pewien. I co jeszcze w tej scenie nie pasuje, to że jest tutaj obraz Wu, tak jakby żeby go upamiętnić, więc czyżby nasz mistrz odszedł? Tego się przekonamy, gdy Ninjago United zadebiutuje w Polsce, a będzie to 26 czerwca. No ale o tym, co się z mistrzem Wu stało, możemy tylko spekulować. Mamy scenę na rynek, który może znajdować się w Ninjago City, ale również i nie musi, to powiem przy kolejnej scenie. No ale tak on się prezentuje, taki futurystyczny, wygląda super, no ale czy na pewno znajduje się w Ninjago City? Ponieważ w następnej scenie mamy znowu wgląd na Ninjago City, tym razem się ono różni, to zdecydowanie się różni od tego, które widzieliśmy w pierwszych scenach, ponieważ jest ono właśnie takie futurystyczne z przyszłości. Widać tutaj technologię w wieżowce, tą wieżę Borga, no ale nie tylko. No i ogólnie może to być Ninjago City, które znamy, ale będzie skok czasu. Lub jest to Ninjago City, ale nie z tego świata, którego znamy. Multiversum, mój ulubiony wątek, który obecnie się gdzieś przewija. Więc zobaczymy, jak sprawa będzie wyglądała. I to już na pewno nie jest Ninjago City. Takiego miejsca nigdy nie widzieliśmy. Jest tutaj pełno robotów, które mają koła zamiast nóg. No i to na pewno nie jest Ninjago City. Mi się to skojarzyło z Prime Empire, bądź wiecie, ten Speedway i w ogóle ten wyścig. No i to jakoś taki ten sam klimat mi daje. Widzimy tutaj mecha różowego, czerwonego, czarnego, tam jakąś niebieską kopułą. No i domki, więc trochę taka scena dziwna, no ale na pewno to nie jest Ninjago City. Mamy wgląd na jakiś pędzące metro, czy coś, jakiś ładunek w każdym bądź razie przewożony tym jest w podziemiach. No i mamy na dachu tego pojazdu, tego wagonu czy czegoś, nie? Czym to jest transportowane, to co jest w środku. Takich postacie nowi i sądząc po późniejszych scenach, są to nowi wrogowie, którzy na pewno będą chcieli coś zdobyć, pozyskać z tych wagonów.
Spojrzenie na perłę przeznaczenia, która leci w kierunku gór. Kolorystyka jest różowa. No i czy to miejsce jest w krainie Ninjago? Tego nie jestem pewien. Może powstało, połączyło się ze światem Ninjago poprzez wybuch punktu. No ale taka scena po prostu znajduje się w tym zwiastunie i nie mam nic więcej do powiedzenia. Kolejna scena jest już o wiele bardziej ciekawa. Widzimy tutaj skragulce. Jeśli nie wiecie, czym są skragulce, to są kamienne potwory, które zamieszkują sekretny wymiar, czyli jeden z 16 wymiarów Ninjago. No i albo to są oni, skragulce, lub jakieś nowe królestwo potworów kamiennych. No i ten na środku, taki wielki, to jest zapewne jakiś król, dowódca, ponieważ te mniejsze po boku stoją jako straż, a tamci w tle mniejsi otwierają mu drzwi, więc to na pewno jest ktoś dla nich ważny. No i czy są pozytywnie nastawieni do ninja i kim są, tego nie jestem pewien. Następna scena jest również ciekawa jak poprzednia. Mamy wgląd na perłę przeznaczenia, która kieruje się w kierunku nowego królestwa. Najprawdopodobniej jest to kontynuacja tej sceny z tymi górami. Perła przeznaczenia przemierzała te góry, no i trafiła tutaj do tego królestwa, które wygląda jak Królestwo Chmur, które znamy z 5. sezonu. Jest to jedna z 16 krain Ninjago. No ale czy to jest to? Nie wydaje mi się. Jednak przy tej teorii jestem najbardziej, że właśnie to jest Królestwo Chmur. Ale dlaczego nie jestem pewien? No to dlatego, że jest to strasznie małe jak na Królestwo Chmur. Jeśli nie pamiętacie, jak wyglądało, teraz je widzicie. No i było ono naprawdę duże. Teraz jest takie małe, ale wygląda tutaj ładnie. Ma takie biało-złote kolory. Shintaro to na pewno nie jest, bo Shintaro to już w ogóle jest wypasione. No i jeszcze jedna rzecz, czy to nie jest Jinjago? Latające wyspy, takie bogate zdobienia, świątynia, niczym ta, którą miał mistrz Yang i którą Nadakan w 6. sezonie mu zabrał. Nie wiem, może być to Jinjago, które jednak upadło potem, gdy ojciec Nadakana zmarł. Mogło się odbudować jakimś cudem, powrót Nadakana, kto wie. Więc według mnie to jest albo Shintaro to nie jest. Jest to albo Królestwo Chmur, tylko w jakiejś pomniejszonej wersji, które poprzez ten wybuch punktu tylko tyle z tego wymiaru przeszło i jest teraz w Ninjago. Albo jest to właśnie Jinjago. Szybki wgląd na Arina, który patrzy się w niebo, a tam wyrwa, która przedstawia jakiś świat, krainę. No i jest to taka scena z tych pierwszych klipów. Ta kolorystyka różowa, ten punkt wyrwy. Widzimy też tutaj wieżę Borga, więc to jest scena z najprawdopodobniej pierwszego odcinka Ninjago Dragon's Rising, no bo musimy wiedzieć, jak to się wszystko zaczęło. No i co? Po prostu taka scena. Scena na pojmanego smoka, który jest taki szary, z zielonymi oczami. Został on schwytany przez tych nowych złoli przeciwników ninja, o których mówiłem już przy scenach z wagonami. Tak oni się prezentują, mają takie złote zbroje. No i smok został złapany pomarańczowymi jakimiś łańcuchami, sznurami czy czymkolwiek to jest. No i ci źli mają jakieś pojazdy, które jest tam w tle za tym właśnie wojownikiem. No i strasznie to przypomina Ninjago Hunted, czyli sezon 9. Czyżby to była pierwsza kraina oni i smoków? Nie wiem, no ale o tym przekonamy się, gdy zobaczymy Ninjago Dragon's Rising. No i zobaczcie, kto chwilą później przybywa do tego schwytanego smoka. Kusi, żeby powiedzieć, że to Crux, ale niestety na Twitterze autor, tam jeden z Ninjago, nie wiem czy to był Tommy Andresen, powiedział, że to nie jest Crux. No i może to być coś takiego w stylu Andrew Garfield, który mówi, że nie będzie go w Spider-Man No Way Home, ale mam również teorię, do której wrócimy przy omawianiu drugiego zwiastunu, który udało się znaleźć na Instagramie.
pościg ninja bądź kogokolwiek, kto jest na tej perle przeznaczenia, są oni ścigani przez tych nowych antagonistów, ponieważ to są te pojazdy, które widzieliśmy przy tamtym, który schwytał smoka, no i gonią oni naszych ninja na tej perle przeznaczenia. No i zobaczymy, znowu ta sceneria różowa, te góry, więc albo to jest ten świat, gdzie są te smoki, albo miejsce, gdzie jest to królestwo, takie to w chmurach. Kolejna scena jest ciekawa, klimatycznie przypomina mi trochę Nexo Nights, ale nie umiem wam wytłumaczyć dlaczego, po prostu tak jest, ale to jest nieważne, ważne jest, kto znajduje się na pierwszym planie. Jest to kobieta z czarnymi włosami spiętymi w taki kok, białą suknią bądź szatą. No i czy ona nie przypomina Lili, mamy Cola? Co jeśli upozorowała swoją śmierć i działała gdzieś w jakimś regionie krainy Ninjago, innym wymiarze? To jest taka moja teoria. Według mnie może też to być coś podobnego na zasadzie sezonu 7, gdzie Rey i Maya byli pojmani przez Kruksa i Akronixa, więc to kolejna związana z braćmi czasu, takie, jest taki właśnie zamysł, ale no, czy może być ona pojmana lub po prostu żyć sobie gdzieś z tym oto typkiem, który tam jest w tle, ubrany na fioletowo, bierze coś lub odkłada na półkę, no i ma on czarne włosy, mógłby to być Lu, czyli tata Cola, ale jednak to nie będzie on, to może będzie pomagier właśnie tej kobiety, no ale ona naprawdę przypomina Lili. Te sceny robią się coraz ciekawsze. Mamy wgląd na Rasa, czyli nową postać w Ninjago United Dragons Rising. Tak on się prezentuje. Ma on bordowy ubiór, złotą zbroję, głową wilka z różowymi elementami. No i spada on w dół, uderzając młotem w ziemię, wywołując tym samym taki wstrząs. No i tutaj jest moja teoria związana właśnie z Rasem, a właściwie ze światem Chimy i Ninjago. Co jeśli przez wybuch punktu świat Chimy, który jest jednym z 16 wymiarów krainy Ninjago, 16 krain, ten, które znamy z Ninjago, połączył postać z Ninjago i Chimy w jedną osobę i tak ona się teraz prezentuje. Będzie to antagonista, który czegoś chce od Sory i Arina, sądząc po scenerii, która jest tym samym miejscem, którą widzieliśmy już przy tych mechach z pierwszych scen. Te mechy z tymi kołami, jeśli teraz nie wiecie, o co mi chodzi. No i czego on chce od Sory i Arina, tego nie wiemy. Może chce tego małego smoka, którego Arin ma przy sobie. Tutaj teraz widzicie właśnie to, że on ich odtrąca tym wstrząsem. No ale co do tej teorii i czemu ciągle mówię o tych krainach 16 z Ninjago, to chodzi o to, że ten wybuch spowodował, że te 16 krain połączyło się ze sobą. No i teraz o to mi chodzi, że co jeśli Chima połączyła tą postać z Ninjago. I teraz to jest taki pół człowiek, pół wilk, czy tam człowiek z głową wilka, coś na zasadzie Minotaura. No zobaczymy, tak prezentuje się raz, a teraz przechodzimy do kolejnej sceny. Następnie widzimy Sorę i Arina, którzy patrzą na jakieś miasto w oddali, stoją na jakimś balkonie, bądź innym urywku, ale w każdym razie budynku, no i patrzą się w dal. No i tam jest jakieś miasto, no raczej Ninjago City to nie jest, ponieważ ta święcąca budowla to nie jest wieża Borga. No i co jeszcze do tych postaci, no to widzimy tutaj Sorę, która ma różowe włosy, ubiór taki, jedną złotą ręką, która według mnie jest robotyczna. Na plecach ma rysunek kota, no i sama ma takie słuchawki z uszami, więc to jest taki postać po prostu, która lubi koty chyba. No i Arin, który jest już w tej swojej dorosłej wersji, więc na pewno jakiś skok czasu musiał nastąpić. W kolejnej scenie mamy wgląd na smoka Zeina z aktualnej fali zestawów serii Evo z Ninjago. No i teraz widzimy go w akcji. Wygląda on super, ładne kolory i ogólnie ten wygląd animacji. W tle widzimy perłę przeznaczenia, która prezentuje się właśnie w ten sposób. Dostaliśmy już zdjęcie nawet tego zestawu z dobrej jakości. Nie omawiałem jeszcze małych przecieków, ale do tego jeszcze
czas na te odcinki nadejdzie. No ale tutaj ją widzimy w akcji, ma ona portowe żagle, złote elementy, brak głowy smoka, no i ktoś na tej perle stoi. Wydaje mi się, że tam stoi Nia lub Jay, ponieważ są takie elementy niebieskie. Chyba, że to są te niebieskie elementy, które mają być teraz na perle przeznaczenia. No i ogólnie to miejsce, akcja w tej scenie odbyła się w tym Królestwie Chmur, czy czymkolwiek to miejsce jest. Mamy wgląd na znowu tego szarego smoka z zielonymi oczami i albo jest to ten sam, którego złapali przed chwilą, albo jest to jakiś dowódca tych smoków, ponieważ ma on takie rogi i jeszcze taki złoty element jakby pancerzu na głowie. No i albo to jest przywódca tych smoków, lub po prostu ci przeciwnicy złapali tego smoka, dali mu jakąś uprząż na głowę i teraz jest on pod ich kontrolą. No i tam w tle widzimy jeszcze kilka innych smoków. Powrót do sceny z walki na moście, gdzie pojawił się raz, teraz Sora ucieka z tym smokiem w mechu. Nie wiem, gdzie się podział Arin, może go schwytali, może również jest jeszcze w tym mechu gdzieś z Sorą ukryty. No i co, na moście leży dwóch pokonanych przeciwników. Jednym z nich jest ten przeciwnik, który wygląda myląco jak Crux, no ale to się okaże później. No i gonią Sorą dwóch innych antagonistów ją goni w tych od nich pojazdach. No a Sora przed nimi ucieka z tym smokiem, więc według mnie ten smok będzie mieć jakieś większe znaczenie. Powrót do tego miasta oraz tych mechów. Tak jak już mówiłem, strasznie mi to przypomina Speedway z Prime Empire, ponieważ również oni się ścigają w takich dziwnych pojazdach. Tutaj są to mechy z kołami. No i najprawdopodobniej w tym mieście po raz pierwszy poznamy Sorą, ponieważ ściga się ona tutaj z resztą jakichś gości w tych mechach. No i jak tutaj, jak widzicie, jest ona teraz aktualnie z tyłu. No ale znając jeszcze ten losy, to oczywiście zwycięży w wyścig lub coś. No ale najprawdopodobniej tutaj tą postać poznamy. No i o co chodzi z tym wyścigiem? Jaka jest nagroda? Tego nie wiem. W każdym razie ścigają się w tych mechach. Wgląd na trzy roboty, które tańczą, co jest trochę śmieszne, ale no nie rozumiem, może jakaś zmyłka czy coś. W każdym razie oni są raczej, należą do drużyny tych złych, ponieważ mają czerwone oczy i czerwony element na od nich tych wielkich toporach, więc to są jakieś roboty, które w tej scenie po prostu tańczą. Kolejny wgląd na to miejsce, gdzie są te różowe góry, różowa taka sceneria. No i tutaj znowu widzimy tych antagonistów w tych o nich pojazdach i albo oni ścigają tego smoka, który jest przed nimi i jest to scena, zanim jeszcze tamtego schwytali, którego już widzieliśmy w poprzednich scenach, albo po prostu tych dwóch antagonistów i ten smok przed nimi, który może być tym takim z tym elementem złotym na głowie, ścigają coś, co jest przed nimi, no ale ciężko mi jest to tutaj stwierdzić. Tutaj widzimy znowu tego złego jakiegoś smoka, sądzę, że jest zły, ponieważ tak wygląda, ma on rogi, złote pazury, no i ten złoty element na głowie z takim czerwonym jakby szmaragdowym okiem, no i myślę, że to może być przywódca tych smoków właśnie z tego rodzaju gatunku, bądź po prostu to jest smok, którego schwytali, dali mu coś na głowę, przez co jest teraz pod ich kontrolą i będzie im pomagał schwytać ninja. No i w ostatniej scenie widzimy, jak Sora, Arin oraz ten mały smok atakują bądź uciekają przed tymi kamiennymi stworami, kimkolwiek oni są. Są właśnie na tych od nich terenach. No i Sora jest w jej mechu. Smok jest, jak widzicie, niebieski, więc taki mały i myślę, że on będzie mieć naprawdę główną rolę i o niego będzie się akcja cała działa. No i jest tutaj również ten Arin, który, jak już widzimy, jest dorosły i to już nie jest to dziecko, które widzieliśmy w pierwszych zwiastunach, tylko nastąpił jakiś skok czasu i po prostu on dorósł.
No i to by było tyle z tego odcinka. Wiem, że mówiłem o dwóch zwiastunach, ale ze względu na to, jak długo trwało mi omówienie tych scen z jednego zwiastunu, postanowiłem, że podzielę to na dwa odcinki. Ten zobaczycie w poniedziałek, no a następnie w środę, więc wyczekujcie. To by było na tyle z tego odcinka. Dziękuję za oglądanie. Cześć!